Witam Was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji na Lubinka TV. Kochani, chciałabym podziękować za to, za ten pierwszy mój odcinek z tamtego tygodnia, że Wam się tak podobał, żeście tak dużo lajkowali, żeście tak dużo mi komentarzów nam napisali. Niektóre z Was te ciasteczka wypróbowały i posłały mi zdjęcia i to jest tak miłe, kochani, jestem dalej pod wrażeniem. To było takie, to jest takie piękne. Cieszę się, że tak Wam się to podobało, że tak, żeście mnie pozytywnie odebrali. Bardzo Wam za to dziękuję. A dzisiaj przychodzę już do Was z nową propozycją. Dzisiaj trzeci adwent, święta tuż, tuż. Moja propozycja na dzisiaj to jest taki fajny piernik. Kochani, ten piernik jest do zrobienia bez miksera, na szybko, bardzo prosto, a widzicie, że wygląda rewelacyjnie. Połowa my go sami już zjedli. Zapraszam Was na ten piernik, popatrzcie sobie na filmik. To jest piernik last minute, czyli możecie go zrobić minutę przed Wigilią. No, nie minuta przed, ale nie musicie się tak spieszyć, bo on nie musi leżakować, czyli można go właściwie zrobić na ostatnie chwile. Muszę no jeszcze dodać, że przepis ten mam od mojej koleżanki, co z nią kiedyś łaziła na praktyka, od Moniki Gawlik. Przepis jest rewelacyjny. Także kochani, tak jak nasza Kasia Godo, chlipnij ta se, to my się sam teraz chlipnymy i zapraszam Was na filmik. Pa, pa, do zobaczenia. Potrzebujemy 100 g masła, 2 łyżki kakao gorzkiego, 2 łyżki miodu, 3 jajka, 2 łyżki przyprawy do piernika, 250 ml mleka, 150 g cukru, łyżeczka sody i łyżeczka proszku do pieczenia i 200 g mąki. Zaczynamy od rozpuszczenia masła. Następnie dodajemy kakao, miód, i 2 łyżki przyprawy do piernika. I wszystko to razem podgrzewamy, ale już nie gotujemy, bo miód się nie gotuje. Jak mamy taką fajną, jednolitą masę, to zdejmujemy to z pieca. Dodajemy mleko, dobrze mieszamy i dajemy po jednym jajku i dobrze mieszamy. W tym czasie załączymy piekarnik na kuratul 180 stopni. Przygotowujemy się też taką keksówkę wysmarowaną masłem i samą ją mąką popruszoną. Ta keksówka mam na 1,5 litra. Wymiary są 28 na 11 cm. Do mąki wsypujemy cukier i wsypujemy soda z proszkiem do pieczenia. Wymieszamy to razem. I do tego wlewamy ta nasza masa. I wszystko razem dobrze wymieszamy. I tak gotowe ciasto przelewamy do naszej formy. I pieczymy przez około 20 do 30 minut albo po prostu do suchego patyczka.
i na górę, na polewa rozpuszczą w kąpieli wodnej 100 g gorzkiej czekolady z 50 g masła. Moja polewa już jest gotowa. Czekolada tu mam już rozpuszczona z masłem. Tak wygląda po upieczeniu. Fajnie się mi wypiek. Pięknie pachnie. Moja keksówka była trochę mała. Są większe keksówki, wtedy to może się szybciej wypiecze. Ja potrzebowała trochę więcej czasu na niego. Pieczcie po prostu do suchego patyczka i to będzie dobrze. Ostrożnie wyciągamy z formy i zostawimy do wystygnięcia. Jak już jest zimny, to przekrowam go na pół. Przeokładam go jakimś dymem morelowym albo z czarnej pożyczki. Ja mam akurat powidła, co robiła je w tym roku. Tak fajnie wygląda w środku, fajnie wypieczony, po prostu cudnie. I tu pomazała go tymi powidłami i na górę dową ta gotowo już czekoladowo polewa. Możecie to przesmarować, czy tak obloć, jak to obloła, jak tam chcecie. Na górę zrobię taką dekorację z takich resztków migdałów i suszonych owoców. I tak jest mój piernik gotowy. I to jest moja propozycja dzisiaj do was, tak się prezentuję. Mam nadzieję, że wam się podobało i że zaś będziemy się widzieć na moim następnym filmiku. To pa, pa, kochani!